Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. W dzisiejszym odcinku pragnę wam przedstawić bardzo, bardzo proste urządzenie w postaci takiej magicznej butelki, którego możecie użyć do oczyszczania domu. Tak naprawdę na moim kanale możecie znaleźć dużo różnych mieszanek do oczyszczania i niektóre są bardziej skomplikowane, inne mniej. A ja tutaj chcę wam pokazać teraz przepis, który jest bardzo prosty, naprawdę bardzo prosty, większość składników znajdziecie w swojej kuchni, a który może wam pomóc, jeżeli na przykład macie problem z jakąś przestrzenią, która w taki czy inny sposób znajduje się pod wpływem wrogich duchów. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o jakichś nawiedzonych domach lub domach, w których panuje wybitnie nieciekawa i zła energia. To urządzenie w postaci właśnie butelki, którą ja nazywam upiorną butlą, może wam po pierwsze pokazać, jak dużo jest tej negatywnej energii, a także w lżejszych przypadkach służy oczyszczeniu z niej pomieszczeń i oczyszczeniu z niej przestrzeni domowej. Jest bardzo wygodne w użyciu, jest to coś, co możecie spokojnie zrobić we własnej kuchni, we własnym domu, po czym właśnie gdzieś pojechać, na przykład jeżeli chcecie się przeprowadzić, tak? Lub jeżeli jesteście, no wiadomo, w jakiejś innej przestrzeni i po prostu użyć na zasadzie takiej, że te butelki się rozstawia. Rozstawia się jedną butelkę na pomieszczenie i zostawia się ją tam na 24 godziny. I jak to dokładnie działa? Otóż ona ma moc właśnie ściągania tej negatywnej energii, ale też robi to z dość dużą siłą, więzi ją w sobie, więc tak naprawdę po jej wyglądzie możemy później ocenić, na ile tej negatywnej, na ile jakby, jak dużo jest tej negatywnej energii. Może nam też pokazać na przykład właśnie obecność klątw, obecność silnych negatywnych duchów, ponieważ wtedy z tą butelką będą się działy różne rzeczy, o których opowiem wam po tym, jak pokażę, jak się robi. Czego będziemy potrzebowali do wykonania naszej butelki? Będziemy potrzebowali butelki. Butelka musi mieć przynajmniej pół litra. Nie może być mniejsza. Musimy mieć przynajmniej pół litrową butelkę. Będziemy potrzebowali wody i najlepiej, żeby to była milcząca woda. Nie będziemy potrzebowali wody z kranu, ponieważ woda z kranu przepływa przez rury, więc jej potencjał jest jakby duchowy negowany przez ten fakt. Będziemy potrzebowali soli. To wystarczy nam zwykła sól kuchenna. Każda sól się nada, każda sól jest dobra. Będziemy potrzebowali zwykłego octu. Również zwykłego kuchennego octu, który znajdziecie. Nie ma znaczenia, czy jest to ocet jabłkowy, czy jest to ocet spirytusowy. Ja używam octu spirytusowego, jest równie dobry. I będziecie potrzebowali odrobiny hyzopu. To jest jedyny element roślinny, którego tutaj potrzebujemy. A ponieważ jest to jedyny element roślinny, pracę naszą rozpoczynamy od tego, aby się nad nim pomodlić. Ja to teraz oczywiście uczynię. Pamiętajcie o tym, że wasza modlitwa musi być szczera, musi zawierać waszą intencję. Nie jest istotne, do kogo się modlicie. Możecie się modlić do przodków, możecie się modlić do swoich duchów opiekuńczych, do bóstw, do jakichkolwiek sił, które dla was są związane z sakrum. Ważne jest tylko, aby ten proces na pewno wykonać, ponieważ on właśnie pobudza duchową moc danej rośliny. I naszą pracę rozpoczynamy od tego, iż rzeczoną butelkę, którą wykorzystywać będziemy, musimy oczywiście oczyścić. Tak więc oczyszczamy ją za pomocą naturalnego kadzidła. I za pomocą dymu można ją również octem siedmiu złodziei skropić lub przemyć. To też jest świetny sposób na to. Zawsze ta butelka musi być oczyszczona, ponieważ nie chodzi nam o to, żeby nasza mikstura ściągnęła negatywną energię z butelki, tylko z pomieszczenia, prawda? I także przesunąć ją można 9 razy nad ogniem przy wtórze cichej modlitwy. I do tej gotowej butelki rozpoczynamy od tego, że wlewamy do niej wodę. Jak już mówiłem, jest to milcząca woda. Ja ją mam w takiej samej butelce, żeby oczywiście odmierzyć właściwą ilość. Myślę, że na razie tyle nam wystarczy. I tutaj dodajemy sobie 3 łyżki octu. I do całości dodajemy również 3 łyżki soli. Takie właśnie duże, porządne
łychę. Część mi wpadła, część została na siedzeniu na dajku, ale to zupełnie nie szkodzi. Mam tu jeszcze trochę przestrzeni, więc po prostu zrobimy tak. Więc trzy łyżki soli, trzy łyżki octu. Sól neguje wszelkie negatywne energie. Ocet pozwala je oddzielić od na przykład właśnie domu, miejsca naszego zamieszkania. Jak widzicie, ta woda stała się teraz taka biała. I do tego dodajemy już tak trzy szczypty porządne zapu. Jeżeli chcecie, żeby butelka była silniejsza, możecie dodać ich więcej i właściwie kierując się intuicją stwierdzam, że chyba jednak dodam ich 9. Pamiętajcie, ja zawsze mówię, że w Zielonej Magii nie ma tak naprawdę gotowych przepisów z gotowymi częściami. Jeżeli czujecie, że czegoś powinniście dodać więcej lub mniej intuicyjnie w czasie robienia przepisu, to po prostu tak zróbcie. I całość zamykamy i porządnie tym potrząsamy. No właśnie, staramy się, żeby to się wszystko ładnie ze sobą połączyło. I teraz troszeczkę opowiem wam o używaniu tej butelki. Taką butelkę, tak przygotowaną, stawia się po prostu w miejscu, w którym, jak podejrzewamy, mogą się znajdować negatywne energie. Może być to tylko negatywna energia emocjonalna, związana z tym, że na przykład ktoś chorował w danym pomieszczeniu, albo w nim zmarł, lub też zdarzyło się tam coś nieprzyjemnego. A mogą być to też jakby miejsca, w których znajdują się wrogie i niezbyt przyjazne duchy. Tą butelkę zostawiamy na 24 godziny w takim miejscu. I mogą się wtedy, mianowicie, jeżeli jest bardzo dużo negatywnej energii w pomieszczeniu, to na tej butelce pojawią się takie białe smugi różnego rodzaju, one są takie jakby zbudowane z bąbelków powietrza i po ilości tych smug, po ich natężeniu można określić, ile one ściągnęły negatywnych rzeczy. Może się też zdarzyć, że po 24 godzinach ten hyzop, który tutaj się znajduje, jak wiemy, hyzop jest jednym z najsilniejszych ziół oczyszczających, on oczyszcza naprawdę na bardzo wysokim poziomie, oczyszcza zarówno karmicznie, jak i właśnie oczyszcza z negatywnych duchów, etc., aczkolwiek tu go dajemy troszeczkę, aby stał się dla nas takim probierzem. Jeżeli coś się z tym hyzopem zacznie dziać, na przykład po 24 godzinach on zacznie gnić lub pleśnieć, to wtedy na pewno mamy do czynienia z bardzo silnymi duchami na danym obszarze lub z klątwą rzuconą na dany obszar, więc możemy wtedy to ocenić. Wtedy taka butelka nie będzie w stanie problemu jakby rozwiązać, no ale przynajmniej będziemy wiedzieli, co się dzieje. Natomiast w bardzo wielu przypadkach, jeżeli nie mamy do czynienia aż z tak silnymi negatywnymi energiami, to po prostu ta butelka tą mocą się załaduje. Oczyścić dom można w ten sposób dość prosto, bo wystarczy takie butelki umieścić w każdym pomieszczeniu. I zostawiamy je w spokoju na 24 godziny, nie ruszamy ich, po czym po 24 godzinach właśnie oglądamy, jak wygląda woda w nich, jak wygląda powierzchnia, czy pojawiły się właśnie te białe smugi w jakiś, i czy na przykład nie ułożyły się w jakiś obraz lub w jakiś wzór, bo to jest również bardzo częste. Po nim możemy określić jakby co się dzieje. Jak widzicie, takich butelek mam właśnie kilka. Tutaj też sobie wodę wlałem do takiej butelki, bo używam ich w ten sposób. To jest dosyć wygodna metoda i mało męcząca, kiedy na przykład zajmuję się oczyszczaniem jakichś domostw, bo tym się również zajmuję czasami. Cóż tutaj jeszcze mogę dodać? Również taka butelka jest świetnym sposobem, żeby oczyścić na przykład przestrzeń, swoją własną sypialnię, czy przestrzeń rytualną. Też możecie ją tam na chwilę zostawić. Wiadomo, że wtedy nie pojawi się w niej aż tyle zanieczyszczeń, no ale ściągnie ona tą negatywną energię z otoczenia, tak? Więc też można to czasami zrobić. Jest to taki sposób prosty, nie wymagający specjalnych zdolności od nikogo, tak? Nie wymagający jakby poświęcenia czasu, no bo właściwie stawiamy ją i zostawiamy i to jest tyle. Co robimy z zawartością takiej butelki? Zawartość takiej butelki najlepiej jest wylać na przykład na rozstajach, ewentualnie na cmentarzu, czyli po prostu pozwalamy tej negatywnej energii wrócić w miejsce, w którym ona się rozproszy i w której siły
Anihilacje zadziałają tak, że się ona rozproszy, więc możecie ją wylać w jednym lub w drugim miejscu. No i właściwie to jest tyle, tak? Potem oczywiście samą butelkę warto jest oczyścić. Także to jest właśnie to, co wam dzisiaj chciałem pokazać. Mam nadzieję, że będzie dla was inspirujące. Upiorna butla, bardzo przydatne, proste urządzenie, które naprawdę każdy może wykonać bez większego wysiłku. No dobrze, moi drodzy, ja wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że to, co wam pokazałem, było inspirujące. Mam nadzieję, że was wspomoże w waszej pracy magicznej. Ja również was proszę o tym, żebyście pamiętali o tym, żeby dać łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście napiszcie komentarz, zawsze chętnie odpowiem. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował Kuchni Czarownika, to jest dobra chwila, żeby to uczynić, ponieważ wszystko, co tutaj znajdujecie, ma za zadanie tak naprawdę ulepszyć wasze życie, ułatwić je, a także rozwinąć wasz gust magiczny i wasze rzemiosło. Także ja wam na dziś dziękuję i do następnego zaklęcia.